Cześć, witajcie na nas w kolejnym vlogu na moim kanale. Tak, nagrywam dzisiaj znowu vloga. Chciałem wypróbować jedną nową rzecz związaną z moim telefonem i pomyślałem sobie, ok, to mogę w tym czasie nagrać vloga, jak chcę to wypróbować. Więc tak, dzisiaj mamy 28 grudnia, wy to pewnie 29 zobaczycie. Były ostatnie święta. Mam nadzieję, że wszyscy dobrze święto obchodziliście, że wszystko było dobrze, bez żadnych kłótni, że były spokojne święta. Wszystko dobrze poszło. U mnie było good bugitis mayonnaise, że tak powiem. Prezenty były, wszystko było. I właśnie dzisiaj jedną z rzeczy, którą będziemy robić na tym vlogu, to jest właśnie rzecz, którą dostałem w prezencie. Dostałem zestaw Lego. Jezu, kiedy ja ostatni raz Lego robiłem, to już sam nie wiem. Teraz 22 lata zaraz będę kończył w styczniu. Nie wiem, może ostatni raz Lego się bawiłem z 12 lat temu. Może i wcześniej, kiedyś jak byłem młodszy, to uwielbiałem Lego. Byłem po prostu fanatykiem Lego, miałem tyle tych Lego i robiłem to i tam. Znaczy ja nigdy nie robiłem zestawów głównie. Znaczy robiłem to, co było z zestawów, a potem robiłem po prostu swoje rzeczy, tak naprawdę jak większość ludzi pewnie. I teraz tak ostatnio przez kilka ostatnich miesięcy, tak zawsze jak chodziłem do różnych sklepów, nawet byłem w tym sklepie Lego i wszystko, zawsze się patrzyłem na te nowe sety, na przykład z Marvela i to, i tawej, z Batmana i no po prostu, wiecie, bo ja zbieram figurki, zbieram to, tamto, ludzie, którzy długi czas już mnie oglądają. No i właśnie tak pomyślałem, kurde, bym chciał znowu kupić sobie Lego i ułożyć jakieś Lego po prostu. Obojętnie jakie, czy tam z Marvela, czy tamto, jest kilka, które mi się podobało, na przykład Infinity Gauntlet Thanosa, Infinity Gauntlet Iron Mana, Młot Thora, ten nowy Czarna Pantera, albo Batmobile z nowego Batmana, Daily Bugle ze Spidermana, jest tyle takich setów, które mi się strasznie podobają. Wiem, najlepsze sety to są ze Star Warsów, ale ja powiem wam szczerze, nie jestem wielkim fanem Star Warsów, nigdy nie byłem. Znaczy, podoba mi się całe to uniwersum Star Wars, ale filmów najnowszych wszystkich nie oglądałem, starych też naprawdę nie oglądałem, bo mnie jakoś to nigdy nie interesowało. No i tak, i dostałem na święta, już zacząłem gadać o kłopotach, dostałem na święta zestaw Lego. Jest to zestaw właśnie, o którym przed chwilą mówiłem, z Marvela. Jest to Infinity Gauntlet Thanosa i chciałbym go właśnie zbudować. Ale chciałbym go zbudować z wami. Chciałbym wypróbować nową opcję na moim telefonie, czyli Hyperlapse. Zrobić takiego timelapse'a, jak będę to wszystko budował. Więc chciałbym to właśnie wypróbować, czy na przykład jeżeli bym miał nagrywać więcej vlogów, żebym wiedział, jak działa ten Hyperlapse, to i tamto. Więc chciałem to po prostu tako wypróbować w praktyce. Z długim takim timelapse'em, bo to na pewno nie będzie zestaw, który będę 10 minut tylko budował, tylko z godzinę pewnie. Dzisiaj mam wolne, miałem teraz trochę czasu wolny, ponieważ zmieniam pracę. Od połowy stycznia będę nową pracę miał i też będę wreszcie na pełny etat pracował wszystko, ale to może o tym zrobię po prostu osobny odcinek, bo wtedy też będę musiał patrzeć z tym, jak będę nagrywał, ponieważ jak będę pracował na pełny etat, to nie zawsze będę miał czas, ale coś się wymyśli. I tak, ludzie, tak. Myślę, że możemy przejść od razu do tego robienia. Nie wiem, ile ten timelapse będzie trwał. Naprawdę nie wiem. Ale możecie spróbować obejrzeć go całego. Zobaczymy, ile z tego wyjdzie. To spróbuję jak najszybciej to zrobić. No nie wiem. No zobaczymy, jak z tymi ustawieniami mi wszystko wyjdzie. Czy on też się spodoba, to wtedy będziecie mogli mi powiedzieć. I tak. Więc sobie załączmy bardzo, bardzo, bardzo dobrą muzykę i róbmy.
Jeezy.
Jeezy. Jeezy.
Więc ludzie, już zbudowane. 2 godziny prawie to budowałem. Myślałem, że zajmie mi to trochę mniej. Tu z tyłu teraz stoi. Że zaraz znajdę miejsce, gdzie go postawię. Myślałem, że nie zajmie mi to aż tak długo. A jednak zajęło to aż tak długo. Ale szybko, strasznie czas zleciał. Bardzo, bardzo, bardzo szybko czas zleciał, więc fajnie było zbudować znowu Lego po tylu latach. Jeszcze jestem wielkim fanem Marvela, więc dla mnie tutaj Infinity Gauntlet jest w ogóle zajebisty. Jest duży, myślałem, że nie będzie aż tak duży, a jest duży naprawdę. Teraz tylko będę potrzebował Infinity Gauntlet Ironmana i żeby go je obok siebie postawić. Ale naprawdę fajnie się budowało to. Fajnie, na pewno będę teraz na kolejną rzecz miał do kupowania, czyli zestawy Lego. Tak. Ale myślę, że wam się filmik spodobał. Wiem, nie był to jakiś taki filmik, nie wiadomo co, ale chciałem po prostu wypróbować tą funkcję na moim telefonie i chciałem zrobić fajny z tego filmik po prostu, jak to buduję. Myślę, że was to zaciekawiło, że podobał wam się filmik. Tak, niektórzy ludzie pewnie sobie myślą, o czemu ja takie rzeczy wrzucam na YouTube, bo nagrywam, być takie może nie aż tak ciekawe, ale po prostu ja traktuję trochę YouTube'a jak taki pamiętnik trochę, dlatego wszystkie vlogi wrzucam i to i tamto, po prostu żeby mieć takie wspomnienia po prostu na filmikach, wiecie, z życia. Dlatego tak. Myślę, że wam się filmik spodobał. Mam plany na kolejne filmiki, które na kolejnych dniach powinny się pojawić. Więc teraz powinno trochę więcej filmików wyjść. I tak, ludzie. Jeżeli film wam się spodobał, stawcie łapkę w górę. Jeżeli jesteście nowi, zasubskrybujcie, wbijajcie na Discorda. Link jest w opisie. Tam zawsze wszystkie informacje będziecie mieli od razu. I tak, mój Los Max. Pozdrawiam bardzo serdecznie. I na razie, kochani.